dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, o jakiej porze dnia lub nocy nas Państwo słuchacie. Ja się nazywam Jacek Wakar, witam w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Jesteśmy niedługo po ostatniej premierze Teatru Kochanowskiego, a to jest przedstawienie pod tytułem Kuliści. Są ze mną twórczynie i twórca tego spektaklu, Patrycja Kowańska, dzień dobry. Dzień dobry. Natan Kryszk, dzień dobry. Dzień dobry. Magda Fejdasz. Dzień dobry. Monika Szpunar. Chcę porozmawiać najpierw o tym, od czego rozpoczyna się wasza eksplikacja i od czego tak naprawdę, moim zdaniem, rozpoczyna się wasze myślenie o tym spektaklu, przedsięwzięciu, projekcie. To znaczy o spotkaniu teatru dramatycznego z choreografią. Wszyscy tak naprawdę jesteście twórcami, którzy to spotkanie w jakiś sposób waszymi działaniami uosabiają. To zresztą chyba wyraz tego, co w ogóle dzieje się w polskim teatrze. Projekty Marty Ziółek, Ramony Nagabczyńskiej, Joanny Leśniarowskiej, wielu, wielu właśnie Weroniki Pelczyńskiej, Dominiki Knapik. To są wszystko dowód na to, że coraz trudniej postawić jakąś granicę między teatrem dramatycznym a choreografią. Te dwa światy w pewnym sensie stały się jednym wspólnym światem. I myślę, że projekt pod tytułem Kuliści jest tego najlepszym dowodem. Ale jakbyście ze swojej perspektywy opowiedzieli właśnie, jak wy to spotkanie widzicie, czy coś się w ostatnim czasie zmieniło, czy teatr dramatyczny otworzył się na świat tańca, ruchu, choreografii. Czy my obserwujemy pod tym względem jakiś rodzaj przełomu, czy tak naprawdę to już trwa od dłuższego czasu? Wiemy, że były różne projekty, Stary Browar w Poznaniu, projekty Teatru Nowego w Warszawie, projekty Teatru Kieleckiego, no różne rzeczy się działy. Ale właśnie, czy to jest jakaś sfera, z którą mamy do czynienia od niedawna, czy tak naprawdę nic się nie zmieniło, tylko my, ludzie, którzy zazwyczaj siedzą w teatrze dramatycznym, wreszcie to spotkanie dostrzegli? Tak, skomplikowane pytanie dość, bo mam wrażenie, że to się cały czas zmienia, że ten proces tego, w jaki sposób świat choreografii, tańca wpływa na to, co się dzieje w teatrze, no, że on się dokonuje z miesiąca na miesiąc. Natomiast jednak kluczowe wydaje mi się hasło spotkanie teatru, teatru dramatycznego i choreografii współczesnej, bo jednak mam wrażenie, że od lat może 10, może trochę mniej, takie tendencje są dostrzegalne. Natomiast powiedziałabym, że teatr bardzo eksploatuje choreografię. Bardzo ją tak zaprasza do siebie, ale jednocześnie traktuje tak, jakby to była ta sama materia. I wydaje mi się, że to, że coraz więcej twórców z dziedziny tańca możemy ich pracę oglądać w teatrach dramatycznych, to jest wspaniałe. Natomiast to przy kulistach było dla nas ważne, że my te światy rozróżniamy jednak. Że to spotkanie jest, inspirujemy się tym, że właśnie się spotykamy. Aktorzy teatru dramatycznego spotykają się z materiałem choreograficznym. Więc powiedziałabym, że te światy, one się przenikają. Nie do końca jestem pewna, czy to jest dla nich dobrze. Pewnie pod pewnymi względami dobrze, pod innymi nie. Ale to, co mnie ciekawiło przy tym projekcie, to to, żeby właśnie zobaczyć, gdzie te granice przebiegają i trochę nimi pożonglować. Pytanie do Magdy, Moniki. Wy jesteście tancerkami, performerkami. Jak wy widzicie to połączenie? Ja w pewnym sensie zgadzam się z tym, co powiedziała Patrycja. No nie, w tym momencie coraz trudniej, moim zdaniem, postawić tę jasną granicę. Choreografię Weroniki Palczyńskiej, na przykład w spektaklach Agnieszki Glińskiej, czy Dominiki Knapik w przedstawieniach Eweliny Marciniak, czy Bartosza Szydłowskiego. To są rzeczy, bez których sobie trudno w ogóle wyobrazić tamte przedstawienia. Ale jak to wygląda z perspektywy sceny, z perspektywy osób, które niejako muszą po prostu ucieleśnić te projekty? No, dla mnie na pewno wydarza się to w trakcie tworzenia spektaklu i w trakcie procesu budowania tego materiału, rozróżniania, w którym momencie bardziej czerpiemy z narzędzi choreograficznych i też nazywania, jakie to są narzędzia, kto kiedy się z nimi spotkał, więc bardzo takie jawne nazywanie tego. W ramach tej pracy też dużo improwizowaliśmy z aktorami.
Było to bardzo cenne, bo wychodziły właśnie te różnice, kto z jakich narzędzi korzysta i jak, w których momentach możemy bardziej się zainspirować jedną drogą, czy drugą, czy pięcioma różnymi, bo każdy z nas trochę z innego miejsca wychodzi. Także tutaj w ramach tego spotkania to ja czułam, że podczas procesu bardzo to wychodziło. Nie wiem, jak u ciebie. Takie poczucie, że w ramach tej pracy, tego procesu zdecydowaliśmy się na właśnie postawienie jasnej granicy, dlatego żeby się temu też przyjrzeć, bo oczywiście teatr używa ciała, choreografia używa też narzędzi teatralnych w spektaklach i te światy się rzeczywiście przenikają, ale też czasem postawienie takiej, rozróżnienie tych zadań, bo też negocjowaliśmy w ramach procesu, na ile powinniśmy swoich narzędzi używać nawzajem, na ile powinniśmy się wszyscy toczyć, na ile powinniśmy stworzyć jedną wielką kulę. Były takie marzenia, były takie chęci, na ile powinniśmy wszyscy się wypowiadać na temat kuli, a na ile pozostawić sobie właśnie to, ten podział, ten rozdział zadań w ramach tego konkretnego spektaklu. I wydaje mi się, że to pozwala na taki trochę zoom na to przenikanie się, pozwala bardziej na to spotkanie, kiedy każdy z nas indywidualnie kontynuuje swoje zadanie, swoją ścieżkę i wtedy możemy to spotkanie jakoś jaśniej przyjrzeć mu się, jak te światy na siebie wpływają. A jak funkcjonuje w tym świecie, w świecie tego przedstawienia, też innych projektów, kompozytor? Pytanie do Natana. Czy ty tworzysz muzykę, dźwięki, sferę foniczną do historii, czy do układu choreograficznego, do opowieści, czy do tańca, by tak powiedzieć? Tutaj przy tej produkcji jakoś w główną moją inspiracją do tworzenia muzyki było pierwsze jakby improwizacje z kulą na samym początku, w których wybrałem jakby takie jakieś dźwięki, które działały. Po prostu przychodziłem z saksofonem i zapisywałem to, co pasowało. A potem właśnie takie balansowanie pomiędzy muzyką ilustrującą sytuację, w której się znajdujemy, bo jednak tutaj jest taka, dosyć od początku widzieliśmy, że nie będzie postaci, które są tymi samymi postaciami przez cały spektakl, więc trzeba było sugestywnie wytworzyć jakiegoś rodzaju sytuację, ale jednocześnie nie zabrać w całości w te miejsca. Więc tak jakoś zastanawiałem się bardziej nad właśnie tym balansem. Więc to są na bazie abstrakcyjnych w sumie ćwiczeń skomponowane takie propozycje wejścia w różne światy. Ale one też nie były komponowane bezpośrednio, były inspirowane konkretnymi improwizacjami, ale niekoniecznie z myślą o konkretnych scenach. Dobrze myślę? Że to się przenikało, nie? Znaczy też po prostu ten proces wytwarzania wspólnie rzeczy trochę, jak się jest odpowiedzialnym za jeden całą jedną sekcję takiej produkcji, to trzeba trochę balansować pomiędzy tym, na ile jakieś chęci są chęciami tymczasowymi, a na ile są jakby powtarzalną i realną potrzebą tego dzieła. Więc bardzo dużo jest zapisywania rzeczy, których potem się nie używa, więc trudno mi nawet powiedzieć, znaczy na szczęście piszę wszystko na kartce, więc mogę potem odtworzyć, skąd pochodzą jakieś rzeczy, ale one też często wytwarzają się w zupełnie innym miejscu, niż potem są użyte. Ale jednak są jakby w tym procesie, więc już jakby z góry trochę pasują, bo wszyscy je znają, bo wszyscy jakoś je wspólnie przeżyliśmy, więc da się je łatwo dopasować w różne miejsca. I tak samo też jest z tymi tekstami. Wydaje mi się, że one były przestawiane w różne te miejsca, także że wytwarzały różne konteksty. Tak, różne konteksty, zdania, które były powiedziane przy improwizacji albo wyjęte z tekstów, bardzo łatwo się zmieszały. Elastycznie. Kuliści to jest projekt, który wygrał konkurs Modelatornia, konkurs organizowany przez Teatr Kochanowskiego w Opolu. Tak to jest, że zwycięski projekt wygrywa, który zwycięski projekt po prostu jest realizowany w tym teatrze na właśnie scenie Modelatornia. Czy to był od początku
wasz z Weroniką Pęczyńską, pytanie do Patrycji Kowańskiej, pomysł, projekt i pozostali twórcy, z którymi pracowaliście wcześniej, twórcy, których łączy inicjatywa pod tytułem Praktyki Siostrzeństwa, zostali do tego projektu niejako doproszeni później, czy od początku było wiadomo, że w takim zespole wzmocnionym przez aktora Teatru Kochanowskiego to przedstawienie stworzycie? Jakie były narodziny w ogóle tego pomysłu? Mhm. Narodziny zaczęły się, najpierw się urodziła Kula w ogóle dziewczynom, czyli Weronice, Magdzie i Monice. W ramach researchu choreograficznego, ta forma choreograficzna, a raczej... W procesie, to było w 2019 jeszcze roku, w Centrum w Ruchu robiłyśmy taki research choreograficzny, tam się wyłoniła Kula jako forma choreograficzna, jako narzędzie choreograficzne i od tego 2019 roku toczy się to narzędzie, toczymy się w różnych kontekstach i w różnych przestrzeniach. I w ramach tego konkursu Teatru w Opolu postanowiłyśmy zaprosić dramaturżkę Patrycję do tego, która to Patrycja z Weroniką stworzyły koncepcję przedstawienia, które miałoby tutaj powstać. Tak, jakby koncepcja powstała stricte dla tego teatru, z myślą o tym teatrze, czy o tym tudzież innym teatrze dramatycznym, bo jednak zakładałyśmy, że niekoniecznie może wygramy ten konkurs i materiał wydawał się nam na tyle płodny, że myślałyśmy o tym, że może gdzie indziej mogłybyśmy z tym uderzać. Szczęśliwie udało się, że Teatr w Opolu nas polubił i to się tu sprawdziło. Natomiast najpierw była Kula, konkurs modelatornia i pytanie, no dobra, ale Kula w teatrze dramatycznym to jest co? Co to znaczy? Czy my chcemy się toczyć i sprawdzać różne konteksty, jakie choreografia może nam dawać, pisać tekst, narrację. Czy chodzi nam jednak o to, że to generuje jakieś nowe możliwości spotkania? No i skłaniałyśmy się, najpierw spektakl się nazywał Soliści, taki był tytuł roboczy. I wtedy myślałyśmy, że każdy właśnie na scenie jest solistą, ale że wtedy środek ciężkości był bardziej przeniesiony właśnie na aktorów, że to soliści analizują materiał choreograficzny. Tak w istocie jest, ale dotarło do nas w trakcie procesu, że wszyscy jesteśmy kuliści, że jesteśmy kulistami. Stąd też jednak ciało aktorów jest aktywne w trakcie spektaklu. Więc trochę, gdyby nie ten konkurs, nie byłoby tego spektaklu, mam wrażenie. Byłby inny na pewno. Mówi się w tym przedstawieniu, że Kula to jest taki fantastyczny twór, którym każdy by się chciał stać, bo Kula charakteryzuje się tym, że jest okrągła, jest kulista, no i nie ma kantów, a inni są po prostu kanciaści. No i coś z tą swoją kanciastością muszą zrobić. Czy w świecie, który jest nieprzyjemny, który jest opresyjny, który jest... jakby to powiedzieć, no w jakiś sposób pełen przemocy na każdym poziomie, czego doświadczamy, niezależnie w moim przekonaniu od płci, na różnych poziomach, że tak powiem, struktury. Ten projekt, to jest pytanie do wszystkich, jest swego rodzaju utopią, jest swego rodzaju poszukiwaniem lepszego, poszukiwaniem czegoś, co właśnie otwiera się na drugiego człowieka, co jest zbudowane na uważności, bo mam wrażenie, że to jest jakieś hasło, które wynika z tego przedstawienia w sposób, jak mówię, bezpretensjonalny i nie na transparentach, ale trochę szeptem poprzez ruch przekazane. Czy wasze myślenie czy odczuwanie tego projektu, i to proszę, jeśli można, o wszystkich, bo może coś dołożymy. Jest jeszcze jedno takie słowo, które mi tutaj przychodzi do głowy, ale to za chwilę. No właśnie bierze się z takiej trochę niezgody na to, czym nas karmią politycy, czym nas karmi społeczeństwo trochę i jego struktury, czym nas karmi przemoc, czym nas taka ogólna, czy to się bierze z próby zbudowania takiego właśnie troszkę lepszego kawałka tego teatralnego i nie tylko teatralnego świata? Proszę bardzo. Tak. Tak. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to są wizje utopijne. Są to chyba raczej wizje
nie wiem też, czy idealistyczne. Chyba po prostu ja na przykład współpracuję z bardzo różnymi twórcami teatralnymi i artystycznymi, którzy w sumie w większości jakoś łączy ich chęć właśnie z pracy z tą, na tej małej skali rzeczy dookoła siebie, które sprawiają, że potem coś rzutuje na większy obraz. Bo to jest i TR21, i Paweł Althammer, czy Marta Ziłek. I więc wydaje mi się, że te rzeczy, w które ja chcę się angażować i mam siłę się na nie angażować w teatrze, są związane jednak z tym, że jest ta mała laboratoryjna przestrzeń, w której możesz poszukiwać w różnych mediach, co chcesz przekazać. I wydaje mi się, że większość z nas jest jednak mocno przytłoczona rzeczywistością. Nawet nie wiem, czy przytłoczona, ale po prostu wybudujemy dużo strategii przetrwania opartych na wyparciu i wydaje mi się, że wyparcie też nie jest najlepszą metodą. Dlatego te pozytywne przepracowywanie trudnych energii wydaje mi się, że może nas dokądś prowadzić, ale też tego nie wiem. Nie na to liczę. To powiedzmy może jeszcze coś więcej o praktykach siostrzeństwa, o waszych dotychczasowych działaniach. To jest inicjatywa, którą tworzą artystki różnych profesji. Jest tutaj między innymi na przykład Monika Nyckowska, scenografka, kostiumografka. No jesteście wy. Jak czytam, liderowanie zależy od rodzaju projektu, które się odbywa, więc jest to sprawa płynna. W ogóle jak się narodził, czy jest sens, żeby go jakoś definiować, czy tak naprawdę to też jest jakaś taka zmienna sytuacja, która nie wymaga tak naprawdę jakichś dookreśleń, bo wszyscy, kiedy biorą udział w konkretnym działaniu, to wiedzą, co robią i to siostrzeństwo jakoś pewnie daje rodzaj siły i takiego poczucia sensu wspólnego. Jak to jest? Siostrzeństwo. Ja mogę kontynuować. Bym powiedziała, że są ogromnym wyzwaniem, że mogłoby się pomyśleć. Ja też, to była tak naprawdę pierwsza taka praktyczna praca, w której ja się spotkałam z Weroniką i z wami w takiej czwórce właściwie, bo też w rezydencji, która była początkiem pracy nad spektaklem, wzięłyśmy udział we cztery w lipcu. I jest coś takiego, że praktyki siostrzeństwa brzmią też w swojej nazwie i też właśnie w idei jako coś, no jako miód na serce właśnie tych wszystkich problemów, o których mówimy. Natomiast mam wrażenie, że praca bez lidera, gdzie wszyscy trochę liderują i negocjują swoje wkłady i też to, na ile ich stać, czasami przeceniają swoje możliwości, czasami się nie doceniają. Jakby to jest ciągła obserwacja siebie wzajemna i wspieranie tego, w czym się jest dobrem. Dlatego mówię, że jest to wyzwanie, bo mam wrażenie, że w siostrzeństwie też jest bardzo ważny ten wektor wsobności, żeby uwierzyć w siebie, że że ty mnie będziesz wspierać w tym, kim ja jestem, ja będę wspierać ciebie w tym, kim ty jesteś, a nie będziemy funkcjonować w jakiejś aspiracji do tego, żebyśmy stworzyli coś, czym w ogóle nie mamy nic do czynienia. Więc pod tym względem to jest jakaś taka radykalnie, bym powiedziała, szczera praktyka. I ona może być drastyczna, ale jest bardzo oczyszczająca. W tym przedstawieniu jesteście razem z aktorami Teatru Kranowskiego w Opolu. Cecylia Jacewska-Caban, Konrad Wosik, Michał Świtała. Aktorzy o różnej, że tak się wyrażę, o różnym temperamencie, o mniejszym lub większym doświadczeniu scenicznym, o pewnie zupełnie innej energii. Jak to spotkanie tych dwóch jednak światów, zupełnie innych światów, no bo gdyby ktoś mi powiedział, jestem dosyć częstym widzem od wielu lat Teatru Opolskiego, że zobaczę Michała Świtałę w takiej roli na przykład, czy w takim, jakby to powiedzieć, w takiej obecności scenicznej, może lepiej to tak nazwać, no to bym jeszcze jakiś czas temu nie uwierzył, chociaż od projektu autorskiego Anny Krasińskiej już może byłoby mi jakby łatwiej. Ale chcę zapytać o wspólną pracę z aktorami. Jak to zderzenie wyglądało z punktu widzenia
właśnie waszego. Zwracam się tutaj do Patrycji z prośbą o pytanie o twoje i Weroniki spojrzenie na to, ale także waszego, kiedy wspólnie jesteście na scenie, wspólnie powołujecie już swoją wrażliwością i swoimi ciałami, swoim byciem na scenie po prostu ten świat. Na pewno wejście, klucz był w pracy z ciałem, więc przez to, że uruchamialiśmy cały proces przez ciało, to też naturalnie jakoś to była nasza wspólna platforma szukania wspólnego języka. Natomiast ciekawe, bo rzeczywiście to są dwa różne światy. Ale mam takie wrażenie, że w momencie, w którym udało się nam przekierować uwagę na wrażliwość, na pracę z obecnością, na takie jakości, które są na styku performance'u i teatru, to i nam było bliżej do siebie nawzajem, mnie było bliżej do tego, żeby zrozumieć, co ta kula uruchamia w obserwujących ją, żebym mogła napisać to, jakoś zapisać, uchwycić te impresje, tak żeby one mogły później się przenieść na widza. Mam wrażenie, ja w pewnym momencie w ogóle zapomniałam, że my jesteśmy z różnych, różne mamy korzenie, z różnych miejsc wyrastamy, bo się staliśmy wszyscy kulistami. Nawet jeżeli feedbacki na umówieniach, w próbach były osobno, bo jednak to zupełnie inne narzędzia są używane do tego, żeby, chociaż też nie zawsze wszystkie inne, właśnie one się przenikały. No to nawet jeżeli wiedzieliśmy, że czego innego potrzebuje kula, a czego innego potrzebują aktorzy, czasami się nam to myliło, ale ciągle to negocjowaliśmy, to finalnie im bliżej byliśmy portu, wpłynięcia do portu, tym bardziej potrafiliśmy się w tej sytuacji odnajdywać. Tak, i przez ten feedback budowanie takiego terenu wspólnego na czas jakby tej konkretnej pracy. I nawet bym nie powiedziała, że dwa osobne światy, tylko tam ile nas, 9 osób, tak jest, że to te wszystkie światy tak złączone i teraz... Kula. Kula, dokładnie, więc jest dużo, nie tak podzielone na dwie, tylko nawet na więcej elementów. Pytanie o sam scenariusz, bo tam są również jednak przecież słowa. I trzeba je było napisać najzwyczajniej w świecie, bo jak rozumiem, część jest może dowolnością, chociaż nie sądzę już na tym etapie, ale jednak trzeba było po prostu tę opowieść, celowo użyłem słowa opowieść o kuli i o zagarnianiu przez kulę, także napisać pod kątem po prostu dramaturgicznym. W związku z tym chcę zapytać, ile było tu pracy, którą wy, przede wszystkim ty, Patrycjo, razem z Weroniką jakby przynosiłaś na próby, na wasze spotkania, a ile zrodziło się w ramach wspólnych działań, w ramach improwizacji? Czy to w ogóle można jakoś podzielić? Czy tak naprawdę ten tekst powstawał do końca? Czy on jest już skończony? Czy on się tak naprawdę być może w toku pracy? Bo mam wrażenie też, że ci kuliści to jest trochę work in progress, że to tak naprawdę się pewnie długo nie skończy, bo wasze kolejne spotkania mogą przynieść może nie tyle pełne zmiany, no bo spektakl jest skończony, gotowy i ma swoją po prostu zafiksowaną, że tak powiem, formę w tej chwili, ale to jest taka na tyle właśnie otwarta wciąż forma, mam poczucie, że od pewnych emocji, od różnych może zupełnie czasami nieprzewidywalnych zdarzeń, które się mogą jeszcze w tej pracy po prostu przytrafić, mogą się także wydarzyć rzeczy, które wpłyną na to przedstawienie. Ale pytanie o scenariusz, o dramaturgię w takim bardziej tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Intuicyjnie pierwsza moja myśl jest taka, że większość materiału, który finalnie jest tekstem wypowiadanym ze sceny, pochodzi z impulsów, które dawali aktorzy. Ja zmieniałam formę jakby literacką samą w sobie, ale pewne pomysły wychodziły bezpośrednio od nich, nawet jeżeli nie od tych osób, które finalnie tymi określeniami się posługują, to z jakiejś improwizacji, więc taka powstawała właśnie kula materiału, z którą ja później mogłam też oglądać z różnych stron i łowić pewne wątki. Natomiast też ja w różny sposób próbowałam do tego podejść.
pisałam najpierw sceny, które próbowaliśmy i to nie działało. Dużo takich zakamarków tam było dla mnie, że też ja dawno nie pracowałam, no dawno, też bez przesady, ale jakiś czas nie pracowałam z materiałem bardziej performatywnym i trochę potrzebowałam poszukać wejścia do tego. I okazało się, że takim jakimś kompromisem będzie stworzenie obrazów, które później spróbujemy ułożyć w kolejności, spróbujemy znaleźć dramaturgię, która nam, spróbujemy ją znaleźć, tak żeby do nas przyszła. Damy jej grunt i zobaczymy, co urośnie. Szczęśliwie udało się jakby zafiksować pewien proces, pewien przebieg, pewną amplitudę emocji. Natomiast tekst był zmieniany no, bardzo wiele razy i praktycznie do końca, do ostatniej chwili. Na ten moment tekst jest w rękach aktorów. Oni mają swoją formę, wiedzą, że mogą improwizować i robią to. Więc praktycznie myślę, że każdy spektakl będzie inny. Mam taką nadzieję pod tym względem. Więc też mam nadzieję, że ludzie będą chodzić na kulistów kilka razy, żeby zobaczyć właśnie różne kolory, bo myślę, że bardzo dużo zależy od dnia. Dzisiaj gramy. Myślę, że będzie to zupełnie inny przelot niż mieliśmy wczoraj. Czy z waszego punktu widzenia osób, które są na scenie, każde przedstawienie jest swego rodzaju niespodzianką? Oczywiście w granicach tej partytury, która oczywiście została stworzona i po prostu jest. Każdy spektakl jest inny na pewno. Każda, to jest też dla mnie niesamowite, że tyle razy już z Magdą to zrobiłyśmy kulę. Mamy pewne narzędzia, mamy strategię, a i tak właśnie się pojawiają nowe rozwiązania, więc to jest pewnego rodzaju niespodzianka. Tak, w pewnych ramach, nie jest totalnym zaskoczeniem, ale jest. Proszę Państwa, kuliści w teatrze Kochanowskiego w Opolu należy potraktować jako takie zaproszenie do tego, żeby się pokulać, żeby się potoczyć. Jest tutaj nawet, że tak powiem, instrukcja, ćwiczenie samonarracji. Zakończę tym. Chcesz być kulistą, stań swobodnie na dwóch nogach, przekieruj swoją uwagę na własny oddech, nie próbuj go zmieniać, zaobserwuj go. Pozwalając sobie na swobodny oddech, zastanów się, co robi teraz twoje ciało. Co robisz? Nazwij to przez czasowniki, używając do tego formy się lub sobie. Na przykład stoję sobie, myślę sobie, oddycham sobie, rozluźniam się, bawię się. Kiedy już zarejestrujesz, co robi twoje ciało, w stanie spoczynku zacznij im widocznie poruszać. Co teraz robisz? Chodzę sobie, siadam sobie, rozciągam się, ziewam sobie i tak dalej. Praktykuj codziennie, nie tylko w samotności. Gdy ten poziom opanujesz już do perfekcji, spróbuj zrobić to do muzyki. Albo wtedy, gdy inni rozmawiają. Do zobaczenia na spektaklu. No właśnie, kuliści w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, zwycięski projekt konkursu Modelatornia, teraz w repertuarze Opolskiego Teatru. Spektakl kolektywny, spektakl zespołu twórczyń i twórców. Rozmawialiśmy dzisiaj o nim z Patrycją Kowańską, Natanem Kryszkiem, Magdą Fejdasz i Natalią Szpunar. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Weronikę Pelczyńską, aktorów Teatru Kochanowskiego w Opolu i wszystkich innych, którzy razem z wami kulistów stworzyli. I bardzo serdecznie zapraszamy na to przedstawienie, żeby tej ciałości, czułości wobec ciała, wrażliwości, radości bycia w tym świecie bez kantów osobiście doświadczyć. Jacek Wakar, dziękuję wam za spotkanie, państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.